Remonty pomieszczeń, zajęcia dodatkowe dla ponad setki dzieci, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania czy nowy sprzęt audiowizualny. To wszystko i jeszcze więcej jest efektem projektu Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt był przeprowadzony w gminie Gryfów Śląski i gminie Mirsk, która była liderem projektu. Projekt realizowany był od 1 lutego 2017 roku i właśnie zakończyliśmy z dniem, w tym roku z dniem 28 lutego 2018 roku. Całkowity budżet projektu wyniósł 562 tysiące złotych, natomiast wkład Unii Europejskiej to było 445 tysięcy 591 zł. Celem projektu było przede wszystkim utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych z dziećmi, wdrożenie nowej innowacyjnej metody pracy oraz uzyskanie nowych kompetencji i umiejętności przez nauczycieli. Tablety dla przedszkolaków nie są tajemnicą. Dzieci wzięły udział w wielu ciekawych zajęciach, które na pewno będą procentować w przyszłości. Gramy, dużo się uczymy, dużo. O czym na przykład? Na przykład teraz mamy temat powietrze, ale mieliśmy na przykład kosmos, roślina. Ciekawe są to zajęcia? Bardzo ciekawe. Super, lubisz chodzić do przedszkola? Tak. Ja się nauczyłam, jak tu układać puzzle trochę i jak można trochę malować na tym tablecie. Trudne to wszystko jest, czy nie? Dla ciebie? Nie. Co na przykład umiecie po angielsku? Jakieś piosenki i jakieś słowa. A kolory? Kolory też. Projekt to też nowe miejsca wychowania przedszkolnego oraz bardzo wiele interesujących zajęć. Dzieci uczestniczyły w takich zajęciach jak bajkoterapia, w zajęciach logopedycznych, społeczno-emocjonalnych, korekcyjno-kompensacyjnych i bajkoterapii. W związku z tym projektem przedszkole otrzymało nowy sprzęt multimedialny do prowadzenia właśnie tych zajęć z dziećmi. Zakupiliśmy 26 tabletów dla dzieci oraz dla nauczycieli oraz monitor multimedialny. Ponadto placówka dzięki temu projektowi wzbogaciła się o dodatkowe elementy na placu zabaw, dwie huśtawki. Przedszkole publiczne z Gryfowa Śląskiego w trakcie trwania projektu nawiązało także bliższą współpracę z zespołem szkolno-przedszkolnym w Mirsku. Nasza kadra pedagogiczna z obu placówek uczestniczyła w szkoleniach, w zajęciach otwartych, w warsztatach, konsultacjach, nastąpiła taka wymiana doświadczeń. I myślę, że dzięki tym wszystkim zadaniom, które żeśmy realizowali przez ten rok, podniosła się jakość pracy i atrakcyjność prowadzonych zajęć w placówce. Placówka w ramach projektu wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, książki i zabawki edukacyjne i relaksacyjne, a także multimedia. Przedszkolaki uczyły się m.in. analitycznego myślenia, odważnego wysuwania tez czy kreatywnego rozwiązywania problemów. W dzisiejszych czasach przedszkolaki niejednokrotnie mogą zaskoczyć niejednego dorosłego, a po takich projektach to naprawdę nic dziwnego.